Cześć, mam na imię Jarek. Mieszkam w Chinach od 11 lat. Znakiem jesieni jest gług. Gług, ale to jest taki gług, który rośnie na drzewach. To jest dosyć duże. Jedni to nazywają dzikimi jabłkami. Fantastyczne na przeziębienia kwaśne, jak 100 pieronów. Z Xinjiangu melon, kantalopka, bardzo słodziutka. To jest znak właśnie jesieni, że te owoce się zaczynają pojawiać. Dodatkowo brokuła chińska. Brokuła chińska, albo jak to woli, cincaj. Akurat w tym momencie popularna jest bardzo mała odmiana, to znaczy młodziutka, taka lekko wyrośnięta. Te większe wyrastają troszeczkę więcej i budują sobie kwiatowe takie szypułki. Z późnej jesieni winogrona, no to są te ciemne, to już jeszcze niedługo się pojawią winogrona na wino. Po chińsku to się nazywa yuzu. To jest pomelo, to jest taki ogromny grapefruit. Bardzo pożywny, dobry do zrzucania wagi na kolację, zamiast kolacji. Nie będę otwierał opakowania, bo nie widzę z otwartym opakowaniem, bo one są wszystkie zamknięte. Oznaką jesieni również są mandarynki, jeszcze zielonkawo-żółte. One są już słodkie. Pojawiły się tradycyjnie oliwki, także zacznę sobie robić sos putaneskę. Lokalnie rosną oliwki i takie malutkie dynie są bardzo popularne. Wrzuca się je do piekarnika i się je piecze jak ziemniaka, wychodzą fantastyczne. Jeszcze raz pomelo, tylko że pomelo z Hainanu, wygląda jak grejpfruty, są troszeczkę mniejsze, mają biały miąższ, tamte inne mają czerwony miąższ. Oczy smoka, a widzicie, tu jest przecięty owoc, w środku ma taką dużą czarną pestkę, dookoła słodki. Jest to naturalne lekarstwo. To jest owoc, bardzo dobre. Rozcieńcza krew i obniża ciśnienie. Także w medycynie chińskiej bardzo dobre, bardzo popularne. Super się po tym śpi. Duże persymonki z farmy. Śliczne, ogromne. Co tam jeszcze tutaj mamy nowego? A malutkie tutaj prosto z drzewa rosną na każdym kroku. Te malutkie mandarynki i te są chyba z południa, troszeczkę większe. Tradycyjne daktyle zielone. A wśród owoców również wysyp kiwi. Ciekawostka, te kiwi są lokalne, chińskie. Nie są z Nowej Zelandii. Na dniach będziemy mieć jesienne ananasy. Będą krojone i wyciskane na soki na każdym miejscu, także kolorowo do wyboru. Do koloru. Tyle na tyle sprawozdania z zieleniaka.